Witam wszystkich serdecznie. Multimetry i mierniki w elektronice, elektrotechnice czy elektryce. W tym filmie chciałbym przedstawić zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty wyboru urządzenia i osprzętu dla konkretnych zastosowań. Omówić podstawy miernictwa, dobre praktyki, pokazać jak prawidłowo i bezpiecznie wykonywać pomiary. Poza typowymi multimetrami pokażę kilka bardziej wyspecjalizowanych urządzeń, czyli będzie trochę na temat elektrotechniki i elektryki. Multimetry często nazywane są miernikami. Nie jest to do końca prawidłowe określenie. Jest ono zarezerwowane dla urządzeń posiadających tzw. świadectwo wzorcowania, czyli poświadczenie, że wskazania urządzenia są prawidłowe. Oczywiście w granicach błędów pomiarów. Jest to istotna kwestia np. przy pomiarach odbiorczych czy okresowych instalacji elektrycznych, gdzie osoba posiadająca odpowiednie świadectwo kwalifikacji sporządza z pomiarów protokół. W takim przypadku nawet bardzo dokładny przyrząd, ale bez certyfikatu, nie może być użyty. W amatorskiej elektronice nie ma to praktycznie żadnego znaczenia. Określenie miernik jest głęboko zakorzenione i często używane. Sam też go używam. Jeżeli komuś to przeszkadza, serdecznie zapraszam na pewne duże forum, gdzie przez wiele godzin można na ten temat polemizować, przy poparciu wielu użytkowników, kompletnie nie zwracając uwagi na problem autora. W opisie do filmu znajdziecie spis rozdziałów. Możecie przeskoczyć od razu do interesującego Was fragmentu lub pominąć to, co Was w ogóle nie interesuje. Jeśli macie uwagi lub pytania, zapraszam do komentowania. To świetne miejsce na dyskusję i wymianę doświadczeń. No to zaczynamy. W pierwszej części temat trudny, czyli wybór multimetru dla osób rozpoczynających przygodę z elektroniką. Dawno, dawno temu, kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z elektroniką i wybierałem pierwszy multimetr, wybór był prostszy. I to nie z powodu znajomości tematu. Wtedy na tak zwanym bazarze, na łóżku polowym przybysza ze wschodu, obok stoiska, gdzie stojąc na kartonie można było przymierzyć dresik z pomiętego, szeleszczącego, jaskrawego materiału, między niby srebrnymi łyżeczkami, samowarami, tombakiem udającym złoto i maścią z kota, przy całkiem sporej dozie szczęścia udawało się wygrzebać jakiś opisany cyrylicą multimetr produkcji ZSRR. Jak już się udało trafić i utargować rozsądną cenę, pisząc palcem po dłoni, to nie było sensu się zastanawiać, czy na pewno będzie to odpowiedni przyrząd. Teraz mamy większy wybór, możemy więc zastanowić się, co będzie odpowiednie dla początkującego elektronika. Większość z Was zapewne ma ograniczony budżet, a multimetr to tylko jeden z wielu potrzebnych urządzeń. Albo po prostu nie chce na początek inwestować w drogi miernik. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto na początek kupić drogi firmowy model, to od razu odpowiem – nie warto. Warto będzie wtedy, kiedy bez zastanowienia będzie można wymienić powody do takiego zakupu. Nie ma też całkowicie uniwersalnych multimetrów. Jeśli zaczynasz, to czas pokaże, jaki będzie dla Ciebie odpowiedni model, a raczej jakie modele. Podejrzewam, że na jednym się nie skończy. Zobaczcie część mojej kolekcji. Na początek polecam kupić może nie najtańszy, ale jeden z tańszych modeli. Poużywać go, zebrać jego wady, zalety i już bardziej świadomie wybrać docelowy model. Przynajmniej docelowy na jakiś czas. Zobaczmy więc, jakie rodzaje multimetrów i mierników mamy dostępne na rynku. Na początek model chyba najbardziej podstawowy. UT33B. Manualny wybór zakresów, pomiar napięcia stałego i zmiennego, rezystancji, prądu stałego do 10 A, test diody i baterii. To wszystko. Nie ma pomiaru pojemności, indukcyjności, prądu zmiennego, częstotliwości czy tranzystorów. Ale do wielu zastosowań będzie wystarczający. Jest za to podświetlanie i zatrzymywanie pomiaru. I jest wytrzymały, sprawdziłem osobiście. Nowszą, ulepszoną wersję można kupić już za około 45 zł z darmową wysyłką. A oto przed Państwem droższy model tego samego producenta. Też już zastąpiony przez nowszy model. Podstawowa różnica? Automatyczny wybór zakresów. O wadach i zaletach automatyki będzie później. Poza funkcjami poprzedniego modelu może mierzyć też prąd zmienny, częstotliwość, współczynnik wypełnienia i temperaturę. Cena nowszej wersji? Około 100 zł. Teraz coś najtańszego. Jak chyba doskonale widać, dawno nieużywane. A nowe formy życia, które być może na nich powstały, pewnie mają już swój parlament, prezydenta, flagę i kłócą się o hymn. Te multimetry służyły dzielnie. Pewnie nadal są sprawne. Zostały po prostu zastąpione wyżej wymienionymi i trafiły na zasłużoną emeryturę. Wygrzebałem je, aby pokazać Wam, że ilość funkcji nie jest najważniejsza. Zobaczcie. Mamy wszystko to, co w poprzednich, a do tego pomiar kondensatorów i tranzystorów. Niestety tylko bipolarnych. Ale te funkcje nie były mi po prostu potrzebne lub były lepiej realizowane przez inny przyrząd. Ale o tym przyrządzie też w dalszej części. A teraz pierwsza ciekawostka. Miernik wersji kieszonkowej. Poręczny, łatwy w transporcie, lekki i zajmuje mało miejsca. Przez to też najmniej wygodny przy pomiarach.
Ma za to automatyczne zakresy, pomiar napięcia stałego i zmiennego, częstotliwości, współczynnika wypełnienia, rezystancji, diody, ciągłości, a nawet pojemności. Nie mierzy za to prąd. I sądy są na stałe. Dlaczego to istotne? Także w dalszej części. Ma natomiast fajną kieszonkę. Oryginalnie na instrukcję obsługi. Ale może być też na wizytówki lub kartę. Jeśli wsadzicie do niej kartę do bankomatu i w sklepie elektronicznym usłyszycie gotówką czy kartą, to możecie powiedzieć, że miernikiem i przyłożyć go do terminalu. Wrażenie na sprzedawcy pewnie więcej warte niż ten miernik. Obecnie już niedostępny, został zastąpiony przez UT120A. No i na koniec używany przeze mnie najczęściej do pomiarów w warsztacie. Ze względu na wielkość i wyświetlacz słabo radzi sobie poza pomieszczeniami. Ma natomiast i automatyczny i manualny tryb wyboru zakresów. True RMS, ale o tym też w dalszej części, bar graph, wykrywanie przewodów pod napięciem czy latarkę. Ale i tak stoi na stole, a pokrętło ustawione jest w jednej z czterech używanych pozycji. W tych czterech liczone jest wyłączenie. Pozostałe to napięcie stałe, rezystancja i ciągłość. Kolejny przykład, dlaczego ilość funkcji nie jest najważniejsza. Ten miernik może nie jest najszybszy, najmniejszy, najlepiej wykonany. Jest po prostu przyjemny w użyciu i dlatego najczęściej go używam. Kolejne przyrządy to już nietypowe multimetry do postawienia na stole. Mamy tu miernik długopisowy. Lepiej sprawdza się w elektrotechnice, elektryce czy teletechnice. Po prostu w pracy w terenie. Wada? Sonda na stałe i jeszcze słabej jakości. Kolejny raz uszkodzona. To się zrobi. Następny, multimetr cęgowy. Ten akurat mierzy cęgami tylko prąd zmienny. Nie mierzy prądu stałego, za to ma niską cenę. Ma też podstawowe funkcje multimetru. W terenie wystarczą. I wymienne sondy. Miernik szczelinowy. Sprawdzi się tam, gdzie trudno dojść cęgami. Mierzy prąd stały, ale przy małych prądach ma duży błąd pomiarowy. Przystawka cęgowa do multimetru. A właściwie nie tylko do multimetru. Można ją podłączyć także do oscyloskopu. I do tego właśnie mi służy. Na koniec dwie ciekawostki. Bardzo użyteczny przyrząd do elektryki samochodowej. Test jest na kanale, zapraszam do obejrzenia. Druga ciekawostka, wspomniany wcześniej miernik zdegradowany do rangi przyrządu pomiarowego. Jest to typowy miernik instalacji elektrycznych. Mierzy impedancję pętli zwarcia, rezystancję izolacji, testuje różnicówki, testuje ciągłość, ale inaczej niż multimetry. A z funkcji znanych z multimetrów ma tylko pomiar napięcia stałego. Jak widać, wygasł certyfikat i może służyć jedynie do pomiarów na własny użytek, bez sporządzania protokołu. I nie ma znaczenia, że działa prawidłowo. A porównywałem z certyfikowanym. Nie ma papieru, nie jest miernikiem. Oczywiście mogę zlecić wzorcowanie i znowu zostanie miernikiem. I to właściwie już wszystko w części dotyczącej ogólnych informacji o multimetrach. Jak pewnie się domyślacie, teraz będzie o sondach pomiarowych. Aby wykonać pomiar, musimy poprawnie podłączyć sond, chyba że są już wbudowane. Zanim jednak do tego przejdziemy, zastanówmy się, jakie sondy będą nam potrzebne. W zasadzie wybór nie jest taki duży. To są typowe sondy dołączone do tańszych multimetrów. Są w miarę uniwersalne i trwałe, ale nie nadają się do pomiaru małych elementów, np. na płytach głównych laptopów. Słabo też przebijają izolację, a jeśli się już to uda, to w cieńszych przewodach jest to więcej szkód niż pożytku. Jeśli chcemy przebijać przewody, możemy zastosować szpilki nakładane na sondy. Są elastyczne i ostre oraz łatwo przebijają izolację. Dostępne są też specjalne uchwyty do przebijania izolacji. Standardowe sondy nadają się w przypadku większych elementów, jak np. baterie, akumulatory czy cewki przetwornic, elementy przewlekane. Do małych elementów, np. SMD, lepiej stosować inne sondy, z cienkimi, ostrymi końcami. Można nimi wykonywać pomiary, np. na płytach głównych i jeżeli ktoś się zamierza tym zajmować, właśnie te sondy mu polecam. Trzeba jednak na nie uważać, są dość kruche i łatwo się łamią końcówki, dlatego warto mieć ich zapas. Do nich także można stosować szpilki, które są elastyczniejsze i nie łamią się tak łatwo. Do elementów SMD warto mieć też szczypce, dzięki czemu uwolnimy jedną rękę. Ta akurat jest słabo wykonana i przy najmniejszych elementach po prostu się nie sprawdza, ale oczywiście są droższe i lepsze. Jeżeli często wykonujemy pomiary względem masy, przydatne są krokodylki. Mocujemy do nich sondy, przypinamy do masy i odzyskujemy jedną rękę. Jeśli potrzebujemy połączyć sondę z przewodem lub kilka sond razem, przydatne może być zwykłe wago z klapką. W poprzedniej części pokazywałem wiele różnych multimetrów. Część z nich miała automatyczny wybór zakresów, a część ręczny. Automatyczny wybór zakresu można poznać po tym, że przy oznaczeniach nie mamy wartości. W przypadku ręcznego wyboru zakresów, poza jednostkami, tak jak tutaj, mamy także wartości.
Są to maksymalne wartości, jakie możemy zmierzyć. W przypadku zakresów automatycznych, aby dokonać pomiaru, wystarczy wybrać, co chcemy mierzyć. W przypadku tego multimetru mamy napięcie stałe, napięcie zmienne, rezystancję, test diody, test ciągłości, częstotliwość, współczynnik wypełnienia, prąd stały i zmienny na zakresie mikroamper, prąd stały i zmienny na zakresie miliamper, prąd stały i zmienny na zakresie amper oraz temperaturę. Przy niektórych pozycjach mamy ikonki na żółto. Przełączamy się pomiędzy tymi dwoma funkcjami żółtym przyciskiem. Zobaczmy, jak to wygląda. Ustawiłem multimetr na test diody, co jest także wskazywane na wyświetlaczu. Nasz wynik będzie w voltach. Będzie to spadek napięcia na diodzie. Aby sprawdzić ciągłość, używamy żółtego przycisku. W tej chwili mamy ikonkę głośniczka oraz wynik w ohmach. Jak to działa? Inaczej wygląda to w przypadku multimetru z ręcznym wyborem zakresu. Mamy tu sekcje oznaczające funkcję naszego multimetru. Tu mamy znaczek ohmów. Te wszystkie zakresy dotyczą pomiaru rezystancji. Wynik będzie w ohmach. Należy jednak uwzględnić przedrostki. Jeżeli ustawimy pokrętło w tej pozycji, wynik będzie w megaohmach. Jeżeli w tej pozycji, wynik będzie w kiloohmach, podobnie w tej. Pozostałe pozycje, które nie mają przedrostków, wynik będzie po prostu w ohmach. Co właściwie oznacza ten zakres? Oznacza maksymalną wartość, jaką możemy zmierzyć na tym zakresie. Przy tym ustawieniu będzie to 200 kiloohmów. W przypadku rezystorów o większej wartości pokaże nam się przekroczenie zakresu. W tej sekcji możemy mierzyć napięcie stałe. Tutaj też mamy przedrostki, w tym przypadku małe m, czyli mili. Na tym zakresie możemy zmierzyć maksymalnie 200 miliohmów, na tym 2000 miliohmów, 20 V, 200 V i 500 V. Podobnie wygląda to w przypadku amper. Mamy zakres 10 amper, wtedy podłączamy sondę do tego złącza oraz mniejsze zakresy 200 miliamper oraz 200 mikroamper. Wtedy podłączamy sondę do tego złącza. Czym w praktyce różnią się te dwa sposoby wyboru zakresów pomiarowych? Zazwyczaj automat jest po prostu wygodniejszy. Ustawiamy jedynie funkcję, a multimetr wybiera najlepszy zakres. Zobaczmy, jak to wygląda na przykładzie napięcia. Mamy tu bateryjkę 9V, więc ustawiam zakres na 20V. Najpierw multimetr manualny. Wynik mamy prawie natychmiast. Multimetr automatyczny. Wolniej, ale różnica nie jest duża. Zobaczmy, jak wygląda przy pomiarze rezystorów. Dla ułatwienia najpierw zmierzę sobie rezystancję na automacie. Zobaczcie, jak to działa. Mamy 329 ohmów. Ustawiamy więc multimetr manualny na 2000. I mierzymy. Wynik otrzymujemy zdecydowanie szybciej. Zobaczcie jeszcze raz. I automat. Przy pomiarach wielu podobnych wartości, podobnych, czyli takich, które mieszczą się w tym samym zakresie pomiarowym, multimetr automatyczny może być dużo, dużo wolniejszy. W jaki sposób jednak zmierzyć nieznaną wartość? Multimetrem manualnym. Zaczynamy od najwyższego zakresu i schodzimy w dół. W tym przypadku będzie to 200 mega. Tu dla ułatwienia użyję krokodylków. Jak widać na wyświetlaczu, mamy 0. Dlaczego? Ponieważ nasz zakres jest o wiele za duży. Schodzimy więc w dół. Przy 200 kilo pojawia nam się pierwsza cyfra znacząca na wyświetlaczu. Zjeżdżamy jeszcze niżej. W tej chwili, jak widzicie, mamy wynik w kiloohmach i jest to 0,33. Ale zejdźmy jeszcze niżej.
tej chwili na wyświetlaczu mamy wynik 329, ale już w ohmach, ponieważ nie ma żadnego przedrostka przy oznaczeniu. Jeżeli zejdziemy jeszcze niżej, przekroczymy już zakres pomiaru. W przypadku tego multimetru jest to sygnalizowane przez pojawienie się na wyświetlaczu jedynki. W przypadku tego multimetru mamy 0.L. Zobaczmy jakiś inny rezystor. Tym razem zacznijmy od ręcznego multimetru. Podłączamy rezystor. I jak widzimy, mamy przekroczony zakres pomiarowy. To oznacza, że rezystancja jest większa niż nasz zakres, w tym przypadku 200 ohmów. Zmieniamy więc na 2000 ohmów, czyli 2 kiloohmy. Nadal jest większa. Zmieniamy na kolejny zakres, nadal większa. Zmieniamy na kolejny zakres, nadal przekracza. I jeszcze raz, i w tej chwili dopiero otrzymujemy wynik. 0,22 megaohma, czyli 220 kiloohmów. W przypadku rezystancji nie ma większego znaczenia, czy zaczniemy od większego, czy mniejszego zakresu. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w przypadku multimetru automatycznego. Jak długo będzie trwał ten pomiar? Trwa krócej niż nasz wybór zakresów, ale dłużej niż jeżeli będziemy mieli ustawiony multimetr na właściwym zakresie. Wróćmy jednak do naszego rezystora o mniejszej rezystancji. Wróćmy do naszego multimetra automatycznego. Wynik mamy w ohmach, a jednostkę mamy w tym miejscu. Zobaczmy, jak wpływa wybór zakresu pomiarowego na dokładność multimetru. Podłączam nasz rezystor. I jak widzimy, dokładność jest praktycznie bezużyteczna. Pokazuje 0. Schodząc w dół, uzyskujemy coraz większą dokładność. Jak widzicie, przesuwa się przecinek, czyli otrzymujemy dodatkową cyfrę dokładności. Największa możliwa dokładność dla tego rezystora to będzie 329 ohmów bez miejsc po przecinku. W przypadku automatu uzyskamy jedno miejsce po przecinku. Podobnie sytuacja wygląda z napięciami. W przypadku pomiaru napięć mogę jednak połączyć sondy. Zanim jednak podłączymy napięcie, musimy ustawić właściwy zakres pomiarowy. W tym przypadku użyję zasilacza serwisowego o napięciu od 0 do 15 V, więc na multimetrze ręcznym ustawiam zakres 20 V dla prądu stałego. W przypadku multimetru automatycznego pomiar napięcia prądu stałego. Jak widzicie, w tej chwili multimetr automatyczny zmniejszył zakres do minimalnego i próbuje mierzyć napięcie w miliwoltach. Włączam zasilacz i oba multimetry natychmiast pokazały napięcie. Zjeżdżamy więc z napięciem w dół. Jak widzicie, multimetr automatyczny w międzyczasie zmienił zakres, dzięki czemu wskazanie jest dokładniejsze. Zjedźmy jeszcze niżej. W przypadku multimetru automatycznego kolejny raz zmienił zakres. W przypadku multimetru z ręcznym wyborem zakresu, jeżeli chcemy uzyskać większą dokładność, musimy sami zmienić zakres. Jak widzicie, na multimetrze automatycznym mamy dodatkowe dwie cyfry dokładności. Zmieniamy zakres i uzyskujemy większą dokładność. Kolejny raz zmieniamy zakres i uzyskujemy jeszcze większą dokładność. Zwróćcie uwagę, że w przypadku napięcia wartości są praktycznie identyczne. Spróbujmy teraz podnieść napięcie. W tym momencie widzimy, że w multimetrze ręcznym mamy przekroczony zakres. Zwiększamy więc go. I dalej podnosimy napięcie. Zwróćcie także uwagę, że mamy wynik
w miliwoltach, zgodnie z oznaczeniem na podziałce, a w przypadku multimetru automatycznego już mamy w dziesiątych wolta. Że ten multimetr automatyczny wyświetla po prostu na wyświetlaczu jedną cyfrę więcej. Podnosimy dalej napięcie. W przypadku multimetru ręcznego znowu musimy zmienić zakres. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli nie będziemy tego zakresu zmieniać. Multimetr ręczny w tym przypadku także wyświetlił nam prawidłową wartość, jednak z mniejszą dokładnością. Zmniejszając zakres, zyskujemy dodatkowe cyfry dokładności. Teraz już wiecie, czym się różni automatyczny i ręczny wybór zakresów. Są też multimetry, które posiadają i automatyczny, i ręczny wybór zakresów, a także tak zwane smart multimetry, które także automatycznie wybierają funkcje. Tu jest przykład multimetra, który ma zarówno zakresy manualne, jak i ręczne. W tej sekcji mamy zakresy automatyczne, na przykład, a w pozostałych sekcjach mamy zakresy ręczne. Na przykład, tutaj mamy pomiar napięcia stałego i zmiennego. Przyciskiem wybieramy, czy będzie to napięcie zmienne AC, czy stałe DC. Zakresy manualne mamy po drugiej stronie. W tym przypadku mamy zakres 750 V napięcia zmiennego. Możemy to poznać także po oznaczeniu fali. W tym multimetrze mamy podwójny wyświetlacz, dzięki czemu możemy zobaczyć również częstotliwość na jednym wyświetlaczu. W tej sekcji mamy napięcie stałe. Zakres pomiaru prądu do 10 A oraz rezystancję. Przedrostków na zakresie mamy także wskazanie na wyświetlaczu. Zobaczmy, w jaki sposób tym multimetrem możemy zmierzyć rezystancję. Zacznijmy od zakresu automatycznego. I otrzymujemy wynik. Zobaczmy teraz zakresy manualne. Podobnie jak w poprzednich multimetrach mamy tutaj 0. Schodząc niżej uzyskujemy coraz większą dokładność. Poprzednio mieliśmy wynik w megaohmach, teraz już mamy w kiloohmach. Schodzimy jeszcze niżej. Jeszcze mamy wynik w kiloohmach. Zejdźmy jeszcze niżej. W tej chwili otrzymaliśmy już wynik w ohmach z największą dokładnością, czyli z jednym miejscem po przecinku. Przełączmy na automat. Uzyskujemy dokładnie ten sam efekt. Zobaczmy, jak to wygląda dla większego rezystora. Mamy tutaj około 220 kOhmów. Teraz mierzymy przy użyciu ręcznego wyboru zakresu. Zakres mamy przekroczony. Zwiększamy więc. Przy 10 kOhmach także mamy przekroczony zakres. W przypadku tego miernika sygnalizowane jest to przez .0L. Zwiększamy więc zakres. Nadal mamy przekroczony, więc znowu zwiększamy. Na tym zakresie uzyskaliśmy już prawidłowy wynik i z największą dokładnością. Kolejna zmiana zakresu powoduje utratę ostatniej cyfry dokładności. A w tym przypadku mamy tylko dwie cyfry dokładności. Tu już mamy trzy cyfry dokładności, a w przypadku tego zakresu aż cztery. Mam nadzieję, że wiecie już, czym się różni manualny i automatyczny wybór zakresu. Automatyczny jest po prostu wygodniejszy. Natomiast w niektórych sytuacjach pomiar może trwać znacznie dłużej. Szczególnie, jeżeli mierzymy wiele zbliżonych do siebie wartości. Które rozwiązanie więc będzie dla nas lepsze? To już kwestia, co będziemy najczęściej mierzyć. Na początek zazwyczaj najwygodniejszy będzie automat. Jednak warto wybrać taki, który można ręcznie wybrać lub zablokować zakres. Może to przyspieszyć powtarzalne pomiary. Pozostaje jeszcze kwestia ceny. Automaty zazwyczaj są po prostu droższe. Jak podłączyć sondy do multimetru? W przypadku tego multimetru
mamy wyjścia kom, wolty, ohmy, herce i test diody, czyli mierzymy napięcie, rezystancję, częstotliwość i testujemy diodę. W tym złączu mierzymy prąd w mikroamperach i miliamperach i na małych zakresach. To wyjście służy do pomiaru prądu do 10 amper. Czarny przewód podpinamy do złącza kom. Czerwony przewód w zależności tego, co chcemy zmierzyć. Jeżeli chcemy zmierzyć napięcie, rezystancję, częstotliwość lub robić test diody, podpinamy do tego. Wybieramy zakres pomiarowy. W tym przypadku będzie to napięcie stałe. Mam tutaj akumulatorek 18650. Przykładam jedną sondę do jednego bieguna, drugą sondę do drugiego. I na wyświetlaczu otrzymujemy wynik volt. Zwróćcie uwagę, że pojawi się także znak minusa. Dlaczego? Ponieważ czarną sondę podłączyłem do dodatniego bieguna, a czerwoną do ujemnego. Jeżeli zamienię bieguny, wynik będzie bez minusa. Na wyświetlaczu pojawia nam się także jednostka, w której mierzymy napięcie. Ale o tym było już w poprzedniej części. W jaki sposób zmierzyć prąd? Zmieniamy zakres. I tu bardzo ważna uwaga. Zmierzymy teraz napięcie, które jest napięciem niebezpiecznym. Musimy więc zachować szczególną ostrożność. Jest to napięcie zasilające z gniazdka. Zmierzmy przy okazji częstotliwość tego napięcia. Jak widać, mamy prawie równe 50 Hz. Możemy też zmierzyć współczynnik wypełnienia. Wynosi około 50%. W przypadku pomiaru rezystancji nie ma znaczenia, którą sondę podepniemy do której nóżki. Inaczej wygląda pomiar prądu. Tu musimy multimetr podłączyć nierównolegle, a szeregowo. Spróbujemy zmierzyć prąd na zakresie 10 A. Zmieniamy zakres na multimetrze i podłączamy sondę do odpowiedniego gniazda. Multimetr włączamy szeregowo w obwód. W tym przypadku podłączę jedną sondę do nóżki odbiornika, a drugą sondę do zasilania. Pozostałą nóżkę odbiornika podłączę do drugiego bieguna zasilania. Włączam zasilacz. Prąd płynący przez rezystor mogę regulować, zmieniając napięcie. Zobaczmy więc, jak wygląda to napięcie na drugim multimetrze. Mam tu multimetr ustawiony na pomiar napięcia stałego i podłączam sondy do rezystora. Na tym multimetrze mierzymy płynący prąd. Ten wskazuje nam napięcie. Odbiornikiem jest rezystor mocny. Zwiększam więc napięcie. Jak widać, zmienia się także prąd płynący przez rezystor. Jeśli zamiast zasilacza serwisowego, jak w tym przypadku, użyjecie ogniwa 18650 oraz znacie wartość rezystora, możecie zmierzyć rezystancję wewnętrzną tego ogniwa. Ale ten sposób pomiaru pokazuję w innym filmie. W jaki sposób jeszcze możemy zmierzyć płynący prąd? Możemy użyć miernika cęgowego lub szczelinowego. Zacznijmy od cęgowego. Ten miernik może mierzyć jedynie prąd zmienny. W jaki sposób go użyć? Aby zmierzyć nim prąd, musimy założyć cęgi na tylko jedną roboczą żyłę. Spróbujmy więc włączyć urządzenie podłączone do tego przewodu. W tej chwili miernik pokazuje 1,8 A. W podobny sposób możemy użyć miernika szczelinowego. Jest on o tyle wygodniejszy, W tym przypadku jednak ten miernik szczelinowy jednak mierzy także prąd stały. Zacznijmy jednak od prądu zmiennego. Na wyświetlaczu pojawia nam się pobierany prąd przez urządzenie. Warto tu zwrócić uwagę, że w przypadku tego miernika szczelinowego przy małych wartościach rzędu właśnie kilku amper ten błąd pomiarowy jest całkiem duży. Zwróćcie uwagę na to, że miernik cęgowy, czyli ten, w przypadku miernika cęgowego wystarczy wybrać zakres i założyć cęgi na przewód. Zobaczmy, jak to wygląda w przypadku tego miernika szczelinowego. Włączamy pomiar. Możemy także ustawiać, czy mierzymy prąd stały, czy zmienny.
Przekładamy przewód przez szczelinę i włączam urządzenie. Ten miernik pokazał tylko 1,5 ampera. Jak widzicie, różnica w odczycie jest duża. Ten miernik potrafi jednak także mierzyć prąd stały. Mam tu używany już wcześniej rezystor. Ustawiam na pomiar prądu oraz wybieram zakres prądu stałego. Trzeba jeszcze wyzerować miernik. Zakładam na przewód i odczytuję wynik. Miernik pokazuje prąd 0,607 ampera. Rzeczywisty prąd, natomiast prąd wskazywany przez zasilacz serwisowy, to 1 amper. Jak widzimy, mamy tutaj bardzo dużą różnicę. Niestety ten miernik przy małych wartościach prądu ma bardzo duży błąd. W jaki jeszcze sposób możemy zmierzyć prąd? Mam tu przystawkę do multimetru. Może ona mierzyć prąd zmienny i stały na zakresach 40 i 400 amper. Zakończone jest zwykłymi sondami, którą podpinamy do multimetru. Multimetr ustawiamy na zakres pomiaru napięcia. Jak widzimy w tabelce, na zakresie 40 amper mamy 10 mV na amper, a na zakresie 400 amper mamy tylko 1 mV na amper. Prąd, który w tym przypadku będziemy mierzyć, to prąd stały, o wartości około 1 ampera. Najlepszym zakresem zatem będzie dla nas 40 amper. Przy prądzie 1 ampera powinniśmy na multimetrze zobaczyć 10 mV. Przed wykonaniem pomiaru musimy przyrząd wyzerować. Multimetr już nam wskazuje 0, możemy zakładać cęgi na przewód. Zasilacz serwisowy pokazuje 1 amper, natomiast multimetr pokazuje 9 mA. Jak widzimy, pomiar jest znacznie dokładniejszy niż miernikiem szczelinowym, który pokazuje 0,8 ampera. Na koniec dwa zupełnie inne multimetry. Pierwszy to multimetr wskazówkowy. Jest to bardzo tani multimetr, ale wystarczy, aby pokazać, w jaki sposób się nim posługiwać. Podobnie jak w multimetrach cyfrowych, mamy tutaj zakresy i mamy skalę. Pełne wychylenie wskazówki to właśnie nasz zakres pomiarowy. W tym przypadku mamy ustawione na 50 V napięcia stałego. Teraz mamy 10 V napięcia stałego. Oznacza to, że cała skala to jest nasze 10 V, czyli zakres. W tym przypadku cała skala to będzie 50 V. W jaki sposób więc odczytywać wartości? Zobaczmy, że mamy tutaj naniesione wiele różnych skal. Wybieramy tą, z której najłatwiej nam będzie odczytać. Ustawiamy zakres na 10 V. I mamy skalę od 0 do 10. Z tej skali możemy odczytać napięcie. Weźmy sobie ogniwo. Podłączam ogniwo 18650. A multimetr wskazuje napięcie. Ponieważ zakres mamy ustawiony na 10 V, najłatwiej nam będzie odczytać go na skali od 0 do 10 V. Zmieniam zakres na 50. W tej chwili, zobaczcie, powyżej mamy skalę od 0 do 50. Jednak z tej skali znacznie trudniej będzie odczytać. Ogólnie, jeżeli używamy multimetrów wskazówkowych, dobrze jest, aby wskazówka znajdowała się powyżej połowy zakresu. W przypadku tego bardzo taniego multimetru nie mamy takiego zakresu, na którym moglibyśmy w ten sposób zmierzyć ogniwo 18650. Teraz bateryjka 9 V. Wskazówka wychyla się prawie do końca zakresu. Zmieniamy zakres na 50 i wskazówka wychyla się znacznie mniej. Podobnie działają zakresy w multimetrach cyfrowych. Tu mamy przykład bardzo starego multimetru produkcji ZSRR. Zwróćcie uwagę, że pod skalą mamy lusterko. Do czego ono służy? Wskazówka jest oddalona od tarczy o pewną odległość. Aby jak najdokładniej odczytać wartość ze skali, powinniśmy się patrzeć na wprost. Patrzymy na skalę tak, aby wskazówka pokryła się ze swoim odbiciem w lusterku. Wtedy patrzymy dokładnie na wprost. W amatorskiej elektronice takie multimetry jednak stosuje się bardzo, bardzo rzadko. Są po prostu mało wygodne. Znacznie wygodniejsze są bardziej automatyczne multimetry. W tym przypadku mamy multimetr, który może wykrywać napięcie, mierzyć rezystancję, mierzyć pojemność kondensatorów, ma test diody, pomiar prądu oraz pomiar napięcia stałego i zmiennego. Zobaczmy, jak ten multimetr działa. Włączamy. Na początek bateryjka 18650. Multimetr sam wybrał, co mierzymy i wskazał wynik. Test ciągłości. W
Jeszcze raz bateryjka. W tej chwili multimetr pozostał na pomiarze rezystancji. Włączam jeszcze raz, aby przeszedł w tryb auto. Spróbujmy zmierzyć pojemność kondensatora. Multimetr próbuje mierzyć rezystancję. Jak widać, nie zawsze prawidłowo wykrywa, co chcemy zmierzyć. Wstawmy więc zakres manualny. Jak widać, na wynik pomiaru czekaliśmy dość długo. Jest on także oczywiście błędny. Rozładujmy kondensator i spróbujmy go zmierzyć. Otrzymaliśmy wynik 12,8 mF. Jest to oczywiście zdecydowanie więcej niż ma ten kondensator. Ustawmy go z powrotem na auto i zmierzmy napięcie zmienne. W tym przypadku prawidłowo się zachowa. Zmierzył napięcie oraz pokazał, że jest to napięcie zmienne. Akumulator 18650 prawidłowo wykrył, że jest to napięcie stałe i je zmierzył. Bateryjka 9 V, także w miarę szybki i poprawny pomiar. Spróbujmy rezystor 6 kg. Niestety tutaj pokazał tylko 176 ohmów. Porównajmy z drugim multimetrem. Jak widać, nawet po wypięciu sond nadal pokazuje rezystancję. Tutaj bardzo szybko otrzymujemy prawidłowy wynik. 330 ohmów. Jak widać, multimetry tego typu mogą być bardzo wygodne w użytkowaniu, jednak posiadają jedną podstawową wadę. Nie zawsze działają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. W przypadku tego pomiar napięcia stałego i zmiennego przebiega prawidłowo. Prawidłowo też wskazuje ciągłość obwodu. Ale w przypadku pomiaru rezystancji i pojemności jego użyteczność jest znikoma. Na koniec części dotyczącej przeglądu multimetrów bardzo przydatne urządzenie. Tester elementów elektronicznych. Ten już ma swoje lata. W chwili obecnej dostępne są z kolorowym wyświetlaczem i ładniejszą obudową. W jaki sposób one działają? Spróbujmy zmierzyć rezystor. Montujemy w gnieździe i naciskamy przycisk. Na wyświetlaczu otrzymujemy informację. Został wykryty rezystor o rezystancji 220 kg. Podłączony do wejścia 1 i 3. Spróbujmy z kondensatorem. Podłączamy i naciskamy przycisk. mF. W rzeczywistości ten kondensator ma 1000 mF, czyli wynik jest bardzo zbliżony. Podłączony jest do wejścia 1 i 3. Otrzymujemy także jego ESR. Ten przyrząd może sprawdzać także diody, tranzystory i inne popularne elektroniczne elementy. W większości przypadków do sprawdzania elementów jest dużo wygodniejszy niż typowy multimetr. Szczególnie, jeżeli chcemy sprawdzać na przykład tranzystory. Poza wykryciem rodzaju tranzystora, podaje nam także jego wyprowadzenie. Multimetry, podobnie jak inne przyrządy pomiarowe, popełniają błędy. Poza błędami samego multimetru, mamy też błędy pomiaru. Mogą zależeć np. od temperatury, czy od warunków, w jakich ten pomiar wykonujemy. Dla pomiaru rezystancji na przykład, rezystancja sond pomiarowych jest sumowana z rezystancją mierzonego elementu. Zawrzyjmy sondy i zobaczmy. Mamy wynik 0,2 ohma. To oznacza, że to jest rezystancja mierzonego elementu powiększona o rezystancję sond, czyli 0,2 ohma większą. Jaki to ma wpływ na nasze pomiary? Jeżeli mierzymy rezystor o rezystancji 180 kOhmów, to te 0,2 ohma praktycznie w żaden sposób nie wpływają na wynik pomiaru. Natomiast jeżeli zmierzymy rezystor o bardzo małej wartości, otrzymujemy wynik bardzo zbliżony do rezystancji sond. W tym przypadku rezystancja sond istotnie wpłynęła na wynik pomiaru. Mierzony rezystor ma wartość 0,1 ohma,
a to oznacza, że rezystancja sond o wartości 0,2 Ohma to dwukrotność mierzonego elementu. W tym przypadku ta rezystancja bardzo istotnie wpłynęła na wynik. Czy jednak wpłynęła na wnioski, które wyciągamy z pomiaru? W przypadku tego rezystora interesowało nas, czy jest przepalony, czy nie. Jeżeli byłby przepalony, rezystancja byłaby nieskończona. Jeżeli jest sprawny, jest bliska zeru. Rezystancja sond wpłynęła bardzo znacząco na pomiar, jednak w żaden sposób nie wpłynęła na wyciągane przez nas wnioski. Rezystor jest sprawny. W podobny sposób powinniśmy traktować każdą mierzoną wartość. Błędy pomiarowe mogą być większe lub mniejsze. Natomiast istotne jest to, w jaki sposób wpływają na wyciągane przez nas wnioski. Przejdźmy jednak do dokładności samych przyrządów. Mam tu tabelę dokładności, dlatego pokazywanego już wcześniej multimetra. Tabela ta dotyczy napięcia stałego. Dokładność określona jest dla każdego z zakresów. Podobnie określona jest rozdzielczość. Dla każdego z zakresów określona jest rozdzielczość i dokładność. W instrukcji znajdziemy także podobne tabele dla pomiaru np. napięcia zmiennego, prądu, rezystancji i innych wartości. W jaki sposób jednak określić, jaki błąd mógł popełnić multimetr? W kolumnie dokładność mamy znak plus minus. Oznacza to, że odchyłka może być zarówno w górę, jak i w dół. Wartość procentową, w tym przypadku 0,7%, oraz wartość cyfrową, w tym przypadku 3. Ogólny wzór na popełniony błąd to plus minus procent odczytanej z wyświetlacza wartości powiększony o ten współczynnik cyfrowy przemnożony przez rozdzielczość. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Policzmy to na przykładzie. Załóżmy, że nasz multimetr pokazał 100 V, a mierzyliśmy na zakresie 400 V. Z tej tabeli odczytujemy wszystkie dane. Współczynnik procentowy to nasze 0,7%. 100 V, wartość wskazana przez multimetr. Współczynnik 3 odczytujemy z tego miejsca. Rozdzielczość odczytujemy stąd. Ile więc będzie wynosił nasz maksymalny błąd pomiarowy? 0,7% to 7000 razy 100 V dodać 3 razy 0,1 V. Daje nam to 0,7 V plus 0,3 V to jest 1 V. To jest nasza odchyłka. Jaka jest więc rzeczywista wartość napięcia? Tego nie wiemy. Możemy natomiast określić przedział, w którym ona się znajduje. Ponieważ tu mamy plus i minus, to rzeczywista wartość napięcia to będzie nasze 100 V minus błąd 1 V równa się 99 V oraz 100 V plus 1 V to się równa 101 V. Zatem rzeczywista wartość mierzonego napięcia będzie w przedziale od 99 do 101 V. W poprzednim przykładzie wyliczyliśmy błąd przy pomiarze na zakresie 400 V. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało, jeżeli mierzylibyśmy na zakresie 1000 V. Dla tego zakresu dokładność procentowa jest taka sama. Czyli mamy 0,7% razy nasze odczytane napięcie, czyli 100 V, razy współczynnik, także 3, i razy rozdzielczość. W tym przypadku rozdzielczość to 1 V. Oczywiście sumujemy wartości. Podobnie jak w poprzednim przypadku, tu mamy 0,7 V. Natomiast tutaj już mamy 3 V. Błąd więc wynosi 3,7 V. W jakim zakresie będzie rzeczywista wartość? Jak widzimy, rzeczywista wartość przy wskazaniu miernika 100 V będzie w zakresie pomiędzy 96,3 V do 103,7 V. Mierząc na zakresie 400 V, ten przedział wynosił 99 do 101 V. Kolejny raz widać, że większą dokładność otrzymaliśmy na niższym zakresie. W powyższych przykładach rozdzielczość odczytywaliśmy z tabelki. Czym ona właściwie jest? Zobaczmy na multimetrze. Nasza rozdzielczość jest najmniejsza możliwa do wyświetlenia cyfra.
tym przypadku mamy tu 1/10 miliwolta, co oznacza, że nasza rozdzielczość to jest 1/10 miliwolta. Sprawdźmy na innych zakresach. Tu już mamy wolty, a najmniejsza możliwa do wyświetlenia wartość to 1/1000 volta. Czyli w tym przypadku nasza rozdzielczość to 1/1000 volta. Na zakresie 100 volt. Najmniejsza możliwa do wyświetlenia wartość to 1/100 volta. Więc w tym przypadku rozdzielczość to 1/100 volta. A tu mamy 1/10 volta. W praktyce, w typowych zastosowaniach, dokładność multimetrów jest wystarczająca. I nawet przy znacznym błędzie nie wpływa to na wyciągane przez nas wnioski. Tak jak wcześniej pokazywałem, sprawdzenie, czy rezystor jest przepalony, czy nie wymaga bardzo dużej dokładności pomiaru. Potrzebujemy jedynie znać rząd wartości i to nam absolutnie wystarcza. Podobnie wygląda sytuacja przy wielu pomiarach na płytach głównych od laptopu. Jeżeli spodziewamy się rezystancji rzędu 10 kOhmów, a otrzymujemy rezystancję rzędu ohmów, wiemy, że jest nieprawidłowa, mimo że nie potrzebujemy znać jej bardzo dokładnej wartości. Gdzie zatem potrzebny jest nam szacunek dokładności? Najczęściej używa się jej w pomiarach elektrycznych, gdzie sporządzamy protokół z pomiarów. Z punktu widzenia elektroniki jednak, dokładność oferowana przez współczesne multimetry jest prawie zawsze wystarczająca. Podsumowując, pokazałem Wam różne rodzaje multimetrów, różne sposoby i metody pomiarów, różne sondy i przydatne akcesoria. Pokazałem też kilka ciekawostek, jak tester elementów elektronicznych czy miernik instalacji elektrycznych. Przedstawiłem Wam też bardzo ogólnie temat błędów pomiarowych. Jeżeli coś było niejasne lub chcielibyście, abym coś rozwinął, piszcie w komentarzach. Postaram się nagrać osobny filmik i odpowiedzieć na Wasze pytania. Mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieli, jaki multimetr wybrać, jak dobrać do niego sondy i w jaki sposób wykonywać pomiary, tak aby były zarówno wygodne, jak i możliwie dokładne. Jeżeli film Wam się podobał, był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do subskrybowania kanału i komentowania. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie i zapraszam ponownie.